Sobotnie popołudnie i wieczór w Suwałkach upłynie pod znakiem skrzydeł. Już od godziny 15 na lokalnym lotnisku rozpoczną się pokazy lotnicze, spadochronowe i naziemne. Wprawdzie organizatorzy nie podają dokładnych godzin poszczególnych prezentacji, ale lista jest imponująca i warto będzie uzbroić się w cierpliwość, oczekując na wybrane prezentacje. Pokazy naziemne zaplanowane zostały w pierwszej turze prezentacji. Zobaczymy m.in. pokaz przygotowany przez Suwalski 14 Pułk Przeciwpancerny, Komendę Miejską Policji i Strażaków. W tej części zaprezentują się również skoczkowie spadochronowi, miejscowi piloci szybowcowi, zaprezentowany zostanie pokaz lotniczy zrzut wody i pokaz przygotowany przez Polskie Siły Powietrzne. Drugą część pokazów zdominują podniebne akrobacje, co ciekawe nie tylko w wykonaniu pilotów. Nad lotnisko wzniesie się balon, a na zamocowanej do niego szarfie swój kunszt zaprezentuje akrobatka. Ta część prezentacji zacznie się o 19:00. Tuż po 22:00 zainaugurowane zostaną pokazy nocne. Najefektowniejsze będą z pewnością w tej części loty z pokazami pirotechnicznymi. Pierwszą i drugą część pokazów uatrakcyjniać będą również prezentacje muzyczne. Wokół płyty lotniska zaplanowano tradycyjnie już wielki piknik. Warto więc wziąć ze sobą po prostu kocyk, aby zasiąść lub się położyć i wygodnie obserwować niebo, na którym trwać będzie wielogodzinny taniec mistrzów lotnictwa. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, ale jeśli dojedziemy do lotniska własnym autem lub motocyklem, zapłacić będzie trzeba 20 zł za parking.